I tam w kolejnym filmiku przychodzę z zapachami tego momentu, czy dzińczkiem perfumowym, ale również makijażem dnia i jeszcze pewnym odkryciem. Jeżeli chodzi o makijaż dnia, jest troszeczkę odcinków tego typu na moim kanale, również na zasadzie perfumy i makijaż dnia. I muszę powiedzieć, że do tak ciemnych włosów, takiej ponurej. Głębokiej, deserowej czekolady wpadającej w czerń. Bardzo ładnie do takiego chłodnego, bardzo ciemnego, wręcz gorzko-czekoladowego brązu pasują bardzo ładnie pastele. I ja już używałam różnego typu pastele do tego, do tego koloru włosów między innymi pastelowy róż, ale również i błękity, i nie tylko. I właśnie dzisiaj jest to taki pastelowy róż. Mieniący się. Jest to globalny Glam Turbo Pigment, troszeczkę matów Akurat wykorzystałam cieniu mojej mamy, moja mama ma bardzo dużo błysków z Glam Shopu Także ten jest bardzo udany, zresztą na ten namówiłam moją mamę Trochę wytuszowane rzęsy, trochę różu bronzera i pomadka Pomadka retro, pomadka z dawnych lat, 19 z Belle w, w tej dawnej szacie ja mam sentyment do tych pomadek, także ta pomadka, mam znowu pełno pomadek, ale również właśnie taką z dawnych lat. Gdzieś się uchowała w bardzo dobrym stanie, nic jej nie jest. I ja sobie ją lekko y, zaaplikowałam i muszę powiedzieć, że ciemniejsze usta bardzo fajnie się komponują z ciemnym kolorem włosów. Mam wrażenie, że, nie, że pewne odcienie by mi nie pasowały przy moim typowym jasnym, w zasadzie jasnym, odcieniu, w się sensie ciemnym blondzie, ale w taki dosyć jasny brąz. Również niekoniecznie by grały z tymi różowościami pastelowym różem i nie tylko te, które były ostatnio, ale z takim kolorem, takim bardzo neutralnym i ciemnym, już takie trochę ciemniejsze usta idealnie grają. Tak jest moje, tak nieskromnie powiem. Co mam w użyciu? Mam w użyciu globalnie połączenie przepięknej przestrzeni wiosennej karty Bezowola Ode Toilette oraz. Piękna, urokliwa kobieta kwiatowość, czyli Buckley Park. Angakus. Opowiadałam o wszystkich tych wspomnianych przed chwilą zapachach. Troszeczkę Flora Nimfea. garlę wycofane Aqualagoria. Oprócz tego ponowne testy Kirsch Headspace. Jest to marka dostępna Musenbar, tytułowa Kirsch, czyli wiśnia. I zaraz do, dokładnie opowiem oraz na ym, prawej ręce, nadgarstku przy dłoni y, kolejny raz... Ym, Source Adash, chyba tak się nazywa ta marka. Amerykańska marka, niszowa. I zapach się, nie wiem, czy już mam, Syam. I ja poznałam dwa zapachy tej marki. Ciemne flakony, trochę w stylu e, Montabaco e, Może nie Montabaco, tylko Ormond Jane. Marka dostępna, podobnie jak Hespace Moose Bar. Przypominam, że jest seria z Moose Bar w tle. Kirsch mogłabym mieć, dlatego że jeżeli ktoś już nie za bardzo wyczuwa w skórę Sherry Punk Room 15. Również za mało tej skóry w Sherry Punk wersja ekstraktowa. Totalnie nie po drodze z takimi wiśniami dosyć na słodko i z migdały typu Sherry Ink z Lorenzo Pacegla, gdzie to ink było bardzo zobowiązujące. Bardzo dużo obiecywało. I tak dalej, i tak dalej. To ten zapach może być bardzo dobrym tropem i też ma ten rodzaj słodkiej skóry, który ja Uwielbiam, który nisza w pewnym momencie zaoferowała, i jest to tak zjawiskowy motyw, że ja poświęcę temu motywowi osobny odcinek. Dlatego, że ja totalnie nie przepadam za połączeniem skóra i słodycz. Niestety, tak częste połączenie w męskim mainstreamie. Właśnie skórzaność, męskawość i coś, co osładza. Totalnie mi to nie pasuje. Natomiast poznawszy pewne ujęcie w jednym z zapachów skórzonych Elaka, później w. W październiku Rundolz, później w, w pewnym nowym Kajalu w czwórce oraz w jednym zapachu Wiasz, nowa marka w sopłockim stylu ekstrakty z tej marki mam inny zapach Honolulu, bardzo w stylu dla miłośników dawnego, dawnej wersji Ganymed marka Tuambaruła i ja ten ekstrakt mam, już w sumie dosyć sporo. Wiedziałam, że będzie jeszcze wcześniej, a będę już pokazywał mi próbki, że będzie ta marka. Ona długo szła, natomiast ja już znam ten zapas, zanim ona przybyła. Skończyła się flakonem, będę opowiadała. No i właśnie tej macie też jest coś takiego, z takim rodzajem skóry. I mamy ją tutaj. I z tych wszystkich zapachów, najbardziej mi mimo wszystko pasował ten Kajal czwórka, a różnie z tymi Kajalami u mnie bywa. Natomiast. Ten wypada chyba jednak mimo wszystko najlepiej, dlatego że on ma ten szlachetny, luksusowy wydźwięk skóry na słodko. Jakby skóra to czymś takim yy, bogatym, szlachetnym, yy, takim niezwykle luksusowym w słodyczy. To nie jest jakieś takie połączenie skóra, wanilia, skóra. To, to nie w taką stronę idzie, to idzie w takie jakby słodycz szlachetności, szlachetnych trunków, nietrunków dalej. I to jest przepiękna aura, którą pierwsza spotkałam właśnie w innym zapachu LAK. I tutaj jest dodatek wiśni, jest to przełamanie, jest to po prostu względem tych innych, względem zapachu właśnie o tyle ciekawsze, że właśnie jeszcze jest ta wiśnia, ale jednocześnie jest doskonały balans między tym a tym i jest i dużo wiśni, i dużo tej przepięknej yy, skórzaności, tak po prostu gładkiej, tak gnialnie zblendowanej, tak, tak niezwykle wyrafinowanej. To jest przykład słodyczy, wyrafinowanej, z przykład skóry wyrafinowanej, przykład niezwykłej luksusowości i w końcu skończy się jakimś zapachem w takim klimacie myślałam, że będzie to Kajal czwórka. tym razem się zastanawiam, czy jednak to nie będzie Kirsch Headspace, a Headspace jest to marka bardzo ciekawa, ona ma zapachy na zasadzie nazwa to dana nuta, typu nie wiem, coś tam z... chyba styrax jest. Jest chyba coś też z Mirrom. Jest też zapach z mandarynką, ale ma jakąś trochę inną nazwę. Uda mandarynka jest bardzo udana, bardzo naturalna, bardzo realna. Więc jest to ciekawa marka i ja już widziałam pozytywne opinie odnośnie Kirsch i pokładałam duże nadzieje i tutaj nadzieje zostały spełnione. Myślę, że wiśni mogłoby być więcej, natomiast ogólnie jestem zadowolona bardzo z tego zapachu, do tego stopnia, że porządnie zastanawiam się nad flakonem. I to byłby dla mnie taki zapach... Mm, jeszcze chłodnej wiosny, yy, całej jesieni, mam wrażenie. Zimą myślę, że też. No, oczywiście na pewno nie na cieplejszą wiosnę i nie na lato. Natomiast drugi zapach, Siam, to jest zapach totalnie całoroczny, chociaż idealnie wkomponujący się na mnie w lato. To jest po prostu zapach, który dla mnie budzi skojarzenia z czymś takim, z wodą, przestrzenią, wiatrem, niebieskością. Yy, tam widziałam, że jest jałowiec. Yy, nie, jałowiec czy nie? Ja obec, chyba ja. Nie wiem, coś jest takiego aromatycznego. To coś sprawdziłam w końcu, bo nie sprawdzałam nut kirś i chciałam się sugerować, co daje taki efekt. Nie sprawdzałam tutaj nut. A nie, w końcu chyba z nie sprawdziłam nut. Sprawdziłam nuty tego drugiego zapachu, który mm, sprawdzałam ten na M, bo tych zapachów też tam nie ma dużo z, z tej marki. Przypomnę: Sursz Adash. Zapisywane chyba są Urge, Adage, amerykańska marka, Stanów Zjednoczonych generalnie, konkretnie Zresztą przeważnie mówimy amerykańska, to myślimy o Stanach, bo już nie myślimy wtedy o, nią, o Kanadzie, o Meksyku, to raczej wtedy po prostu to pomówimy, meksykańska czy kanadyjska yy, Więc to jest już taki skrót myślowy, yy, natomiast yy, faktycznie ten zapach Siam mi się bardzo podoba i jest to mocne odkrycie i mogłabym mieć. I to jest taki idealny unisek, coś, co by się sprawdziło genialnie na skórze męskiej, genialnie na skórze damskiej i genialnie na wyjazdy na lato. To jest y, przestrzeń i to jest y, piękna, piękne połączenie różnych tonacji niebieskich. Chłód zapewniają też żelaz, wiem jednak, wiem co tam sprawdziłam i co tam jest, mięta bo teraz jak zaczęłam czułaś to mi się skojarzyła, że jednak sprawdziłam bo nie zawsze jest tak, że jak coś omawiam to sprawdzam czasami celowo nie sprawdzam, żeby się nie sugerować czasami sprawdzam, ale bardzo pobieżnie tylko się otwierdzam, czy, czy jest coś co po prostu tak mocno wyczuwam albo czasami sprawdzam pod tym kątem bo jestem ciekawa co dało ten chłód no bo chód mogą dać różne rzeczy chociażby, chociażby zioła, ale nie tylko i tutaj faktycznie jest ta kwestia tej mięty ona na dłuższą metę E, Sursh e, Adash. E, troszeczkę skręcają wąską stronę, ale tak trochę. E, e, I tak jak mówię, Kirsch bardzo, bardzo im pasują. E, przepięknie się będą nosić. Jeszcze troszeczkę tego zapachu mam i będę się mocno zastanawiać nad tym flakonem Headspace, ponieważ żadnego flakonu Headspace nie mam. Ale jak kiedyś poznałam, omawiałam na moim kanale, jest całe mówienie wówczas wszystkich zapachów. Trzeba było namierzyć filmik filmie headspace w serii, playliście Smooth and w tle To tam pamiętam bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła, zwłaszcza mandarynka. I z tego co pamiętam, nazwa mandarynki to była nazwa zapachu na G. Bo dużo innych zapachów tej marki headspace to było właśnie na zasadzie tej nuty danej, czyli styraks, typu coś tam z Mir, Mir i tak dalej, z Mirą. ale z w sensie pewnością albo coś taki, tak, taki deseń, że tak powiem. Natomiast. <laughs> mandarynka, pamiętam, że to była nazwa na G, nie pamiętam dokładnie, ale akurat chyba, że w jakimś języku tak jest: mandarynka na G, ale typowo nazwa nie kojarzyła się, że to będzie zapach. Mandarynkowa, a ja wówczas nagrywałam takie totalnie pierwsze wrażenia, w ogóle nie czytawszy nut, i nawet wiadomo, oczywiście czasami te, to tytułowe słowo, w na, nazwam, już sugerowały, ale to były takie czasami nieoczywiste ujęcie danego, danej nuty, motywu ale właśnie też niektóre nazwy jakby nie, nie sugerowały bo mówię, ta nazwa nagie w ogóle nie sugerowała, że to będzie coś z mandarynką